Tomas is fighting because he believes that he will be world champion again. And I wouldn't be here if I didn't think that he believed it. And I certainly believe it. That's why we're here working hard every day. Me, Tomas, Kubahiski, we're working hard. We all have the same goal. He's not here for money. He's not here for fame. He's already has all that. He wants to become world champion one more time. Wraca się zawsze miło, bo znasz ludzi, otoczenie, no, więc miło się wraca. No nie wracamy na wczasy zjeść placki, obiad, kolację, tylko wracamy do ciężkiej pracy i każdego dnia się modlę, by Pan Bóg go zdrowia. No niestety lata lecą 40 lat i by ten obóz przebyć, przetrwać godnie w zdrowiu, no i właśnie wygrać walkę, no po to tu jestem i ciężko pracuję. Gdy skończyłem śniadanie, idę teraz do pokoju. Następnie położę sobie na stolik to drugie siadanie i będę się wpatrywał w nie przez następną godzinę. A następnie otworzę tą to pudełeczko i zjem drugie siadanie. I wtedy powiem, jest power, jest dobrze. I zabieram się z wracą. Ale to oczywiście żartuję. Nie no, chwilę odpoczynku. I 11, nie, 9.50 wyjeżdżamy do Rzymu. Trzeba zacząć technikę, ciężki trening, odpoczynek, obiad i po południu drugi trening. Jesteśmy na stadionie w Łomnicy. Czeka nas ciężki trening. Jedziemy ze skokami. Nie spinaj się. Lekko zwiewnie, jak baletnica. Dobra. Nie odkryj tułowia, trzymaj tułów, wychodź spięty. Rotacja na zewnątrz. Dobrze pracujesz kolem rotacji zewnętrznej. Tak. Tak jest, Adam, nadzorujesz napięcie. Co do końca, kolana. Luz. Tak. Dobrze, tak. Zabawy z piłką. Nie traf na częstotliwość. Dobrze. Mocniej tymi biodrami. Do końca. Nadgoń. Pa, 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 pa. Dobra. Ten pierwszy biegnie? Mam biec? Jakbym chciał, ten raz zabiegał tutaj. Na amen. Dobry towar bierzesz, co? Towarem czy bez, zabiegam by was na amen. Stań do walki. O, 3, 2, 1. Słabi. Nie się do tego towar. Jadą świry, jadą. Adam. Adam ambitny. Taki młody wilk, młody wilk. Kubuniniu, znów włożyłeś swoje pierwiastki. Jak to mówisz? Gniańczany, jak to mówisz? Jakie? Siarczany. Siarczany to winie, wiesz. No. Głodnemu na myśli. Wino musi być. Jak nie ma wina, smutna rodzina. Wino musi być. Niedoczekanie. Jeszcze 6 tygodni. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na pierwszej konferencji prasowej przed galą boksu zawodowego Noc Wojowników 18 listopada 2017 roku. Klimat w mieście bardzo przyjazny do boksu. No też powiedziałbym, że sąsiedztwo Katowic, Krakowa, Opola, Łodzi, dobra w tej chwili droga z Warszawy, blisko Kielce, to wszystko powodowało, że po tej wycieczce nad morze na PBN w tej chwili chcieliśmy przywieźć boks na południe Polski, żeby też no, zdecydowanie większa liczba kibiców mogła przyjechać i przeżyć fajne emocje. A poza tym tak sobie pomyślałem, człowiek, który jest blisko Boga, który chodzi na pielgrzymki, nigdy nie boksował w Częstochowie, także Tomek był kilka razy
szedł pielgrzymkę do Częstochowy polskiej, do Częstochowy amerykańskiej, a teraz w końcu w wieku 40 lat w Częstochowie pojawi się nie jako pielgrzym, a jako wojownik. Żyje zmęczony trochę, ale żyje. Tomasz Adamek daje mi zastrzyk emocji. Wiadomo, na treningach nie jest lekko. Trenujemy dzień w dzień, 2-3 razy dziennie. Z trenerem Gasem dobrze mi się współpracuje. Szybki jest w ringu trener, daje wycisk niezły, ale co wszystko zaowocuje w walce, na pewno cieszę się z tego obozu i tylko pozostało nam trenować i czekać do walki. Tomek, a co powiesz tym, którzy mówią, że jeśli masz w głowie dużą walkę jeszcze w 2018 roku, że przesadziliśmy z wyborem tego zawodnika? Zawsze powtarzam, jeżeli dzisiaj zawodnikiem, który nie da mi wielkiej, dobrej pracy, jeżeli mam wygrać z zawodnikiem średnim, to po co mam do ringu wchodzić? No Bogu dziękować, ja pieniądze mamy, nie walczę dla pieniędzy. Ja chcę dostać jeszcze jedną walkę, więc ta walka, ten opon pokaże. On zmienia pozycję, jest niewygodny, na pewno będzie trudna walka, ale przy mojej szybkości jestem w stanie go oszukać. I gdy wygram, no to wtedy ty powiesz więcej, bo coś się tam kroi na talerzu, ale mamy walkę 18 i na tym się skupiamy. Na razie w lodówce schowane jest to danie. Ten pojedynek z Kasim wcale nie będzie łatwy. Uważam, że Kasim może od lat nie wygrał walki, ale z tymi naprawdę świetnymi pięściarzami toczył wyrównane pojedynki i będzie trudnym rywalem z uwagi na swój styl boksowania, bardzo inteligentny, na to zmienianie pozycji. Tomek nie lubi walczyć z mańkutami. On nie jest mańkutem, ale zmienia często pozycję na mańkuta, więc to nie będzie na pewno dla niego łatwa walka. Na podobnego jak Adamek trzeba będzie prawdopodobnie bardzo długo czekać. Ja osobiście na polskim rynku wśród młodych zawodników nie widzę takiego nikogo, kto mógłby pójść w jego ślady. To jest taka trochę smutna konstatacja, ale prawdziwa. No i co więcej, Tomek to jest zawsze szansa na to, że zobaczymy trochę dobrego boksu. U mnie w życiu nie wyglądało to tak jak u innych większości pięściarzy, którzy musieli walczyć o każdą zdobytą złotówkę bądź o swój kawałek, swój plac w życiu. Tak? Ja wywodzę się z takiego domu, ja miałem wszystko podane. Tak? Ja się budziłem rano i kelnerka przynosiła mi do łóżka śniadanie albo uśmiechnięta mama. Nigdy o nic nie musiałem walczyć, a i tutaj zderzyłem się z takim sportem, gdzie musiałem naprawdę najpierw wygrać sam ze sobą, żeby podejść do jakiegoś sparingu. Gdzieś polała się krew, gdzieś coś zaczęło mnie boleć, były kontuzje. To chyba we mnie wzbudziło tak wielką miłość i tak wielką chęć udowodnienia samemu sobie, że ja potrafię z tym wszystkim wygrać, że ja to uniosę, że odrzuciłem wszystko inne i zostałem przy boksie. Jak masz wszystko podane na tacy i o nic nie musisz, wstajesz rano, nie musisz ścielić łóżka, wracasz do pokoju po szkole, to łóżko jest pościelone, dywan jest odkurzony, twoje książki są jak zwykle poukładane, tak? Ja nawet strugałem ołówek, zostawiałem wszystko po sobie na biurku, wracałem, to było posprzątane, tak? To się świeciło. Niczym się nie musiałem przejmować, wszystko miałem podane. Tutaj jest trochę inaczej. Ten pokoik, lubię ten pokoik dlatego, że on przypomina mi, on sprowadza na ziemię bardzo. W momencie, w którym jesteś ze środowiska, gdzie rządzą pieniądze i jest ci dobrze w życiu, będąc w tym pokoju, wracając do tego pokoju sam po treningu, po ciężkim treningu, kiedy wszystko cię boli, kiedy masz ochotę najchętniej zostawić to wszystko, tam jest fajnie. Tam zostajesz, zakładasz słuchawki, patrzysz na kartki, które mam powieszone na suficie i mówisz sobie, że dasz radę. A myślę, że mało kto spodziewał się tego, że dam radę, bo naprawdę ciężko jest się zmotywować do mega ciężkiej pracy, gdy wywodzisz się z rodziny, z której nigdy nic nie musiałeś robić. Moje królestwo. Serduszko od byłej narzeczonej. I tak oto spędzam wszystkie chwile po treningu. Jak jest już bardzo ciężko, a czasem tak jest, uwierzcie mi, że już nie mam ochoty na nic. Wtedy widzę to. Zamykam oczy, zasypiam. Taka dżemka 40 minut, wracam naładowany z powrotem do świata żywych. 18 listopad 2018 rok, 8 rund, Rzadkość Gromadzki, Wstawaj Trening. I cytat, jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Teraz będzie trening wytrzymałościowo. Bardzo ciężki,
6 rund, 20 sekund pracy ciężkiej, później przechodzę na mniejsze obciążenie tego samego ćwiczenia, 10 sekund pracy, 6 rund różnych ćwiczeń. Powinienem się zmieścić z jednym obwodem w 3 minutach, żeby było trudniej. Gromadzki jest zawodnikiem lubiącym się bić, ale będziemy wszystko robić, żeby już nie czekać na decyzję sędziów, tylko żeby zakończyć tę walkę samemu. Mateusz Staś na to pokazał to sparinga z dobrym sparing partnerem. Staś go naprawdę na taki boks na bardzo wysokim poziomie, jeszcze wyższym niż do tej pory prezentował i liczymy, że tak będzie właśnie 18 listopada. Ja motywuję się tym, że wiem, na jakim etapie byłem na przykład rok temu. Dokładnie 12 miesięcy temu, gdzie byłem, jakim byłem człowiekiem, jakie miałem problemy i na jakim etapie swojego życia byłem. I wiem, jak wiele zmieniło się przez te 12 miesięcy. Wiem, że za 3 tygodnie walczę na największej gali w Polsce, organizowanej przez najlepszych polskich promotorów. Dostałem mega wyróżnienie, dostałem mega szansę. I tak jak mówię, moja przeszłość jest największą motywacją do tej walki. Nie sam Tomek Gromadzki. To, kim byłem, to, co się działo w przeszłości i to, gdzie, w jakim miejscu jestem dzisiaj, powoduje, że ja po prostu chcę więcej. Ja się zakochałem w ciężkiej pracy i najchętniej to w tym dzierżoniowie to bym spędził swoje życie. Kilka lat wstecz marzyłem o tym, żeby walczyć na gali, gdzie będzie Tomasz Adamek. Dzisiaj to marzenie się spełnia. Można by walczyć na różnych wielkich galach, tak? Na walkę wieczoru mógłbym mieć, nie wiem, Joshua, mógłbym mieć Kliczko, ktokolwiek. To są wielkie wydarzenia, ale Tomek Adamek jest dla mnie tym człowiekiem, który on zastrzepił boks, on wstrzesił, on mi pokazał, to przez niego pokochałem tą dyscyplinę, to dla niego nie jestem dzisiaj w domu, kelnerki nie podają mi śniadania, tylko śpię w dzierżoniowie w moim pokoju, to wszystko się dzieje przez niego, tak? To jemu moi rodzice muszą zarzucać to, że nie jestem teraz w domu, nie pomagam im, tylko cały czas katuję się na sali bokserskiej, tak? I ten moment, w którym pamiętam, zadzwonił telefon i pan Mariusz Grabowski powiedział: tak, walczysz. Był no niesamowite uczucie. Życzę każdemu sportowcowi, każdemu człowiekowi, który ma swoje marzenie, żeby szedł w tym kierunku, bo to się spełnia. Każde marzenie w życiu można spełnić. No, początek tygodnia, poniedziałek, będziemy dzisiaj robić pracę zadaniową. Chcia akcje, prawda, uniki, rotacje. No wszystko to, co pod mojego przeciwnika będę starał się użyć w walce. Renero, wyrównałem rekord Mateusza Rzadkosza, prawda, 5 zwycięstw, 0 porażek, 1 remis. No i z takim samym bilansem, niepokonani, z jednym remisem jeszcze ze sobą. Wchodzimy do ringu 18 listopada i będzie to na pewno bardzo ciekawy pojedynek, choćby właśnie z tego powodu, ponieważ ktoś te zero no, musi stracić z rekordu. Mam nadzieję, że straci je Mateusz. Jestem prawie przekonany. Wiele osób mnie skreślało, wiele osób mówiło, że już się wypaliłem, że na moje miejsce są młodsi, lepsi, że później w ogóle zacząłem trenować, jestem za niski na tą kategorię wagową. Naprawdę ludzi, którzy mówili, że nic nie osiągnę w tym sporcie, było bardzo wielu, ale to chyba dawało też jakąś taką siłę, motywację. No i obiecałem sobie właśnie, że nie spojrzę za parę lat w lustro i nie powiem sobie: ty głupku, zmarnowałeś swoje życie, nie zawalczyłeś o swoje marzenia, nic nie zrobiłeś, żeby jeszcze raz spróbować.
że będę siedział za 3, 5, 10 lat w kanapie, oglądał film, pił, nie wiem, piwko, palił papierosy, tylko mówił, no, mogłem wtedy spróbować, prawda? No, nie chciałem takiego scenariusza dla swojego, dla siebie, mógłbym sobie tego wybaczyć. Spróbowałem, na razie właśnie jestem niepokonany w zawodowych ringach, no i myślę, że wygrałem, udało mi się. Każdy wie, jak ja walczę, po prostu idę do przodu, cały czas staram się spychać, walczyć, robię, jak się mówi, ostrą zadymę w ringu i no myślę, że będzie teraz też tym razem tak samo, po prostu kibice zapamiętają tą walkę znowu jako ostry bój, nie bez powodu nazwano ten pojedynek, jak inne moje pojedynki, jednymi z największych bojów ostatnich półrocza minionego roku, czy na przykład ostatnich lat. Ja robię takie pojedynki, one się podobają, ale no ja nie będę próbował walczyć inaczej, bo to robię najlepiej i po prostu trzeba robić swoje. No i znowu po trudnym, ciężkim treningu takim wracam do codzienności, za chwilę doprowadzić zajęcia jeszcze. No przyjechałem tutaj praktycznie prosto po pracy. Zazwyczaj tak to wygląda, że dwa treningi dziennie, albo jeden o 6.30, potem na 8 na swój zakład, do swojego domu pogrzebowego, który prowadzę, Memento Mori, na Giszowce w Katowicach. No i tak codziennie dwie prace, dwa treningi staram się zrobić. No, żeby jednak jakoś człowiek próbuje jednak to lepsze jutro mieć, lepszą przyszłość i dąży do czegoś. Zawsze byłem zafascynowany boksem od samego dziecka. Można powiedzieć, że inspirował mnie film Rocky, tak? To był mój ulubiony film jako dziecka 5-letniego, 6-letniego. No ale też mój dziadek boksował i tato boksował, więc to też na pewno miało jakiś tam wpływ na to wszystko. Ma pół roku i trochę mnie przeraża, że już waży prawie 50 kg, a jeszcze będzie prawie 20 kg więcej ważył, więc waży 40 w sumie. Dokładniej, a ma ważyć ponad 60 parę kilo, więc nie wiem, gdzie go będę trzymał. Ale jest grzeczny cały czas, nie przeszkadza, nie rozrabia, nawet nie szczeka. Wczoraj pierwszy raz szczekał na sali, na mnie, jak brzuszki robiłem, a tak to grzeczniutki pies. Nikomu nie przeszkadza, robi nam za maskotkę klubową. Dzisiaj Mariusz Wan wyjeżdżał, no to płakał za nim pod drzwiami chyba z pół godziny. Mieszkam na takiej dzielnicy kryminogennej strasznie, można bardzo powiedzieć. No i jednak ten sport no wyciągnął mnie z tego, że po prostu nie poszedłem w tą złą drogę, tak jak większość moich znajomych, tak, gdzie cała moja dzielnica to tak naprawdę wszyscy siedzieli w więzieniu, cała moja dzielnica otacza się na zasadach grypsowania, więc na pewno ten sport mnie wyciągnął z takiego bagna, że tak powiem. No i mieszkam od 17 roku życia sam. Mama musiała wyjechać za granicę, wiadomo, zarabiać. No i tak sobie radziłem, sam się pilnowałem, trenowałem. Nikt mnie nie musiał do niczego zmuszać. Sam chodziłem regularnie na treningi. Zrobiłem technikum, jako technik kucharz. No i jestem teraz w tym miejscu, w jakim jestem. To myślę, że jednak ten sport gdzieś tam podciągnął mnie. Mimo że znajomych, jakich miałem, jakich mam, nie pchali mnie w tą złą drogę, tylko właśnie pchali mnie w tą dobrą, mimo że oni postępowali inaczej. Myślę nad walką, która na pewno będzie cięższa niż poprzednia walka, bo wiadomo, Kamil się inaczej przygotuje, znamy swoje dobre i gorsze strony i na pewno ta walka, myślę, że będzie cięższa niż ta pierwsza. Nie ukrywam, że to jest po prostu moja pierwsza dziesiątka. Ostatnio stoczyłem pierwszą ósemkę, było ok, teraz będzie pierwsza dziesiątka, więc czy przed czasem się skończy, ciężko powiedzieć. Jest naprawdę mocnym rywalem, na pewno będzie walka twarda, a co pokaże 18 listopada, to już zobaczymy po prostu przed telewizorami albo na żywo. Zobaczą kibice, jak to będzie wyglądało, co się stanie. To jest krew sparing partnera. Taki sport. Kamil po ostatniej walce zgłosił się do nas na WF i postanowiliśmy jakieś podpisać wstępną współpracę. Współpraca na chwilę obecną wygląda w ten sposób, że analizując poprzednią walkę, że gdzieś tam Kamil miał pewne braki. Tutaj mówimy bardziej o pracy na nogach, staramy się to w jakiś sposób skompensować.
podczas wywiadu z zawodnikiem i informacji, obserwacji jego sparingów możemy zauważyć, że generalnie zawodnik czuje się lepiej, nawet w tym etapie, gdzie teoretycznie to zmęczenie fizjologiczne i psychiczne jest dość duże, bo jesteśmy teraz w etapie tak naprawdę tych najcięższych treningów. Ostatni tydzień tak praktycznie teraz pracujemy bardzo ciężko, obciążenia i intensywność jest znacząca, także czuje się dobrze, jest w stanie przeboksować 10, nawet więcej rund, także bądźmy dobrej myśli. Tak. Uruchamiają mi się mięśnie te, których kurczę nigdy nie miałem, także jest naprawdę się. Jest ogień taki, jak widać. Trener Miłosz Drost oglądał, obserwował moje wcześniejsze walki i od razu jak przyszedł na pierwszą konsultację powiedział: słuchaj Kamil, jest to i do poprawy. I słabe elementy po prostu od razu na wstępie wypowiedział, że trzeba nad tym popracować. Zaczęliśmy nad tym bardzo ciężko pracować, poprawiamy to. Co pierwsze już sparingi pokazały w tamtym tygodniu, że naprawdę już jest dużo lepiej niż było, także naprawdę jest bardzo pozytywna atmosfera i wszystko idzie do przodu. Warto naszą walkę zobaczyć z tego względu, że na pewno skradliśmy show Robertowi Parzyczewskiemu na pierwszej gali w Łomiankach. Naprawdę owacja stojąco i miłe słowa i opinie na temat walki z ust Andrzeja Kintruka, pana Kostyry. Także na pewno będzie powtórka z rozrywki i damy naprawdę bardzo dużą, bardzo fajną wojnę i dlatego warto to oglądać. To moja ręka powędruje w górę. Myślę, że tutaj wielu jest wojowników. Od walki wieczoru wojownika Adamka przez młodego wojownika Balskiego, który wojował ze swoim życiem, który miał zakręty, a w tej chwili już wojuje tylko w ringu, przez Parzęczewskiego, który jest tak ambitny, że praktycznie kilka dni temu zdjął szwy, a mimo wszystko chce u siebie boksować. Przez tych ludzi, którzy boksują w polsko-polskich walkach, bo trzeba powiedzieć, ani tam nie ma wielkiej kasy, ani tam nie ma wielkiej rozpoznawalności, czasami nie ma wielkiego prestiżu, natomiast ci ludzie lubią wojować w ringu, mają charakter, mają serducho, mają co ważne też wokół siebie wiernych kibiców, także stąd się zrodził taki pomysł, aby zatytułować galę w Częstochowie jako noc wojowników, także tych wojowników obejrzycie 18 listopada.